Dzień dobry, z tej strony Maciek Pawlak. Mieliśmy przyjemność porozmawiać o tym, co ostatnio u mnie artystycznie, co wkrótce u mnie artystycznie i co ogólnie w moim życiu jest artystyczne, a co nie. Jeśli chcecie posłuchać, zapraszam serdecznie. Maciej Pawlak, wokalista i aktor muzykalowy, jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w Białymstoku. Zapytam na początek, jak ty sypiasz i czy się wysypiasz, bo jeden projekt za drugim, premiera ważna za tobą, o której powiemy, której temat poruszymy. Teraz jest płyta i trasa promocyjna, ale też duży projekt z pewnym studiem muzycznym. Tak, to nie jest dobre pytanie. Mało czasu na sen. Zwłaszcza dzisiaj. Dzisiaj jestem po luksusowych 4 godzinach snu. Jest rzeczywiście intensywnie, ale no cóż, sam chciałem. Może nie do końca, jak się w kalendarzu wpisuje kolejne rzeczy na dany dzień, to człowiek zapomina, że jest też noc i że ona powinna mieć jakiś swój godzinowy wymiar. Ale niedługo się troszeczkę uspokoi. Mam przynajmniej taką nadzieję i no, póki co dotrwam do świąt i będzie dobrze. Poza tym no, robię to, co kocham i robię to, co sobie sam częściowo też wymyśliłem i co mi ktoś powierzył w zaufaniu, że się wywiążę na jakimś tam poziomie, więc staram się o tym braku snu nie myśleć, jem ashwagandę i jest dobrze. No to powiedzmy o tym, co sam sobie wymyśliłeś i teraz to się spełnia, czyli twoja pierwsza płyta w duecie z pianistką, z Kaliną Komenderą, Tides and Times. Skąd pomysł i jak długo on się rodził w swojej głowie? Pomysł, wiadomo, jakoś tak przez lata pojawiałem się w studiach, żeby nagrać tu jakąś piosenkę, tu gdzieś tam do spektaklu jakieś nagrania i tak dalej. Zawsze mi brakowało tej pracy w studiu, bo to jest, uważam, dla wokalisty takiego, który głównie zajmuje się jednak takim wykonawstwem na żywo i aktorskim, i scenicznym, gdzie dosyć dużo jeszcze jest różnych czynników mających wpływ na finalny odbiór i ruch, i scenografia, kolory, partnerzy. Dla takiego wokalisty praca w studiu wydaje mi się bardzo ważnym elementem kariery i jakiegoś tam rozwoju i w ogóle relacji ze swoim głosem, bo kiedy nie mam widza i nie widzę w jego oczach, czy to jest fajne, czy nie, co ja robię, tylko słyszę siebie w słuchawkach, a jak każda prawie osoba na tym świecie, my wokaliści też nie przepadamy za brzmieniem naszego głosu tak po prostu, zawsze potrzebujemy czyli jakiegoś... Czyli to nie jest mit. Nie, to jest nie, fakt. To też prawda, że rzeczywiście słyszymy się w środku trochę inaczej niż na zewnątrz. I konfrontacja tego, jakie mamy wyobrażenie o naszym brzmieniu z tym, jak rzeczywiście brzmimy, bardzo dużo uczy, bardzo też dużo daje pokory, bo oczywiście są sposoby na to, żeby to brzmiało bardziej tak jak w naszych wyobrażeniach, a te sposoby to między innymi ćwiczenie i nagrywanie się właśnie i różne próby, więc brakowało mi tego czasu w studiu i bardzo chciałem, żeby taka przestrzeń gdzieś w moim życiu czasowa się na to wykroiła. No a jak już być w tym studiu, to po coś też, żeby jakiś efekt jednak dla ludzi był, nie tylko jakieś moje etiudy wokalne. I tak myślałem o tej płycie, namawiany przez to jedną, to drugą osobę, po prostu zacząłem myśleć o tym coraz poważniej. I kiedy powziąłem już taki realny plan, a to było pod koniec poprzedniego roku, gdzieś tak myślę w listopadzie właśnie, to tak zmówiliśmy się z Kariną, że trzeba to zrobić i że zrobić właśnie płytę dosyć taką kameralną, klimatyczną. My głównie tam wykonujemy utwory na fortepian i głos, przy czym fortepian w rękach Kariny Komendery jest jak 3 orkiestry, więc tutaj coś o tym na pewno nie jest nieraz jakoś tak biednie. Może minimalistycznie tak, ale w dobrym sensie. I później na przełomie lat 2022 i 2023 pojawiła się informacja o stypendiach artystycznych miasta Łodzi, gdzie nie jestem łodzianinem, ale dużo w Łodzi pracuję. Z teatrem muzycznym tak. No i udało się takie stypendium otrzymać na ten projekt jako wsparcie po prostu. I rzeczywiście projekt Tides and Times powstał dzięki dofinansowaniu
finansowaniu oraz w każdemu innemu wsparciu stypendiów artystycznych miasta Łodzi, więc z Białegostoku tutaj Łódź serdecznie pozdrawiamy. Ale dlaczego tytuł, temat padł na takie trochę niszowe muzyczne kawałki? To jest taka działka, którą my z Kariną jakoś tak powzięliśmy jako nasz punkt honoru, żeby nią się zajmować, żeby propagować ten musical, który nie mówię, że jest może mniej czy bardziej ambitny, znaczy powiedziałbym, że bardziej, ale nie chcę tego mówić. Pewnie nie jest mainstreamowy, nie jest mainstreamowy, znany szerszej nie jest taki czysto rozrywkowy. Tak. To jednak są tytuły, które gdzieś tam hołdują tym ambicjom oraz oczekiwaniom widzów, żeby poza piękną melodią i super scenografią i tańcem zobaczyć jeszcze jakąś treść. Tak, coś, co zbliża nas bardziej do teatru dramatycznego, czy też dobrej literatury. No, coś, co nas po prostu wewnętrznie porusza. Takie spektakle w Polsce są grane. I chciałbym, żeby było ich więcej. Może nie w proporcji nawet więcej do tych czysto rozrywkowych, bo też zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że my, aktorzy musicalowi, też jesteśmy od tego, żeby ktoś, kto jest po prostu styrany swoją codziennością, przyszedł do teatru i zapomniał na chwilę o Bożym świecie i miał super rozrywkę. Tak, z dużym uśmiechem. Też tak, od tego jesteśmy. Natomiast ja prywatnie potrzebuję też po prostu tematów trochę bardziej melancholijnych, cięższych, bardziej wsobnych. Być może dlatego, że na co dzień jestem raczej osobą, która nie boryka się z żadnymi problemami, nie towarzyszą mi żadne traumy jeszcze, mam nadzieję, że długo. Być może po prostu szukam jakiejś kompensacji tego w sztuce, żeby uzbrajać się może albo poznawać te większe trudy życia dzięki niej. I tak też tę płytę staraliśmy się zaprogramować, bo też z Kariną od lat koncertujemy z takim właśnie repertuarem. Właśnie znacie się, tak. Więc też tak, śmialiśmy nie się, że tak, jest tak, tak. Od kilku dobrych lat, myślę, że już 6, 7, koncertujemy wspólnie bardzo często. Mieliśmy taki jeden rok, kiedy rzeczywiście śmialiśmy się, że zrobiliśmy 365 utworów w 365 dni. No to tego było świetny. Tak. Było tego bardzo, i nie ma bardzo czasu dużo na salę, więc teraz tutaj nie ma co się graliśmy dzielić. W Opolu i graliśmy w Warszawie. Takie pełne cykle właśnie, które ukazywały te mniej znane jeszcze tematy musicalowe. I zawsze, kiedy gramy jakieś koncerty, to staramy się przemycać coś, tak, żeby powolutku gdzieś te alternatywy, te offowe produkcje do świadomości polskich widzów przemycać. A to nam się zwraca w ten sposób, że później to ci widzowie, którzy nas od kilku lat obserwują, przychodzą do nas z propozycjami, co moglibyśmy zagrać. Czy mogą prosić o utwór na zamówienie na jakimś koncercie. Ja zawsze z chęcią się przyglądam tym propozycjom, no bo każdy też ma jakiś swój gust, swoich ulubionych kompozytorów, jakieś treści. Ja też nie da się wszystkiego oczywiście znać i śledzić, więc tak, na płycie jest co najmniej jeden utwór, którego pewnie bym sam nie znalazł, albo nie tak prędko, a jest on z takiego polecenia i zamówienia troszeczkę. Słuchałam sobie waszej płyty na Spotify'u i są tam utwory z musicali, które robią furorę za granicą, być może u nas będą wystawione. Tutaj mam na myśli Dear Evan Hansen, czy chociażby Hadestown. Po takie tytuły sięgnąłeś. Czy ty sam jesteś fanem też takiej tematyki? Tak, to trochę może, żeby uwrażliwić społeczeństwo na pewne problemy poprzez musical. To jest super. To jest dobrze zrobiony musical. Wydaje mi się, że ma tę siłę, że obezwładnia człowieka. To znaczy, i treściowo, aktorsko, i muzycznie, i właśnie ruchem, tą energią, która leci ze sceny w kierunku widzów, sprawia, że człowiek przestaje mieć jakiekolwiek narzędzia do obrony przed tą treścią. To często jest nasz cel, żeby olśnić, w dobrym sensie oszołomić widza i żeby on został... Do takiej refleksji skłonić też, tak, prawda? Tak, tak, żeby on został po tym, że przeżył coś wystarczyć niesamowicie cyrkowego i kunsztownego, wirtuozowskiego, ale też, że coś mu zostało opowiedziane i że może to jest o nim, a może o kimś jego bliskim, albo może zupełnie z tym nie ma żadnego połączenia, ale ta myśl w nim zostanie i może kiedyś zakiełkuje i będzie okazja, żeby ją poeksplorować dalej. Więc tak, jak najbardziej takie tematy związane z żyćkiem. No właśnie, ale jeśli chodzi o to żyćko i o egzystencję, ogólnie tak rzecz ujmując, to jesteś świeżo po premierze też wielkiego tytułu, Tick, Tick, Boom. Tak.
na kameralnej scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, no to opowiedz trochę o tym spektaklu, bo tam też te egzystencjalne sprawy się przebijają. Tak, to z kolei tematy bliskie nam, bo artystom, bliskie nam, bo około 30-latkom. Musical Tick Tick Boom jest musicalem z gruntu, można powiedzieć, autobiograficznym. Natomiast jego twórca Jonathan Larson, czyli autor Rentu, na początku wykonywał go jako rockowy monodram. Później po jego śmierci został on przerobiony na właśnie taki trójkowy spektakl. Troje aktorów, z czego Larsona gra cały czas jeden aktor w inscenizacji Romy, Marcin Franz i ja, a dwoje pozostałych aktorów wciela się w dwie główne postaci oraz kilka różnych epizodów, każdy z nich. W naszej polskiej inscenizacji są to Anastazja Sińska, Maria Tyszkiewicz oraz Piotrek Janusz i Maciek Dybowski. No, cała śmietanka muzykalowego świata. Rzeczywiście, praca była bardzo przyjemna, nie trzeba się za bardzo było martwić o poziom, o to, że ktoś do kogoś tam nie dostaje, że znacie trzeba na kogoś zaczekać. Znamy się tak dobrze. Wymieniacie się trochę tymi rolami, tymi samymi rolami. Tak, my z Marcinem jakby mamy freelancerski etat na pewnego typu role. Może ale w końcu przyjdzie wam zagrać obok siebie. Bardzo byśmy chcieli. Była taka szansa przy Koperniku, ale niestety nie złożyło się terminowo i musiałem odpuścić. Ale, Na Kopernika już nie startowałeś? Nie. rzeczywiście wydaje mi się, że mimo, że się wszyscy bardzo dobrze znamy, to jednak to było wyjątkowe spotkanie i że każdy z nas pokazał jeszcze jakieś swoje nowe kolory, bo rzeczywiście w tej historii jest najwięcej, podejrzewam, nas. Tak jak powiedziałeś, chociażby kwestia wieku, tak? Tak, z pewnością więcej niż właśnie na przykład w Koperniku czy w West Side Story, które też częściowo graliśmy tutaj. To jednak są tytuły, które przyjemnie się gra na pewno i też stawiają wspaniałe i wielkie wyzwania i aktorskie, i wokalne, natomiast... Ale tam, przepraszam, że wejdę słowo, jesteście bardzo blisko widza, to jest scena kameralna, wręcz tak, tego widza... bliżej niż my teraz. Tak, wręcz dotykacie tego widza. Jest to też niesamowite przeżycie. Nie? Tak, to znaczy ja prywatnie jestem raczej introwertyczny, nie jestem może jakimś wielkim mrukiem, ale jednak czerpię energię raczej... Nie wyglądasz bynajmniej. Czerpię energię raczej z ciszy, z bycia w domu, w małym gronie osób, tak, do dwóch. Natomiast tutaj rzeczywiście ten mój introwertyzm jest wystawiony na próbę, ale cieszy to, kiedy od pierwszej minuty spektaklu człowiek się otwiera przed tą widownią, która liczy 150 osób i widzi, że każda para oczu jest razem z tobą i przeżywają to. To jest dosyć zwięzły spektakl. On trwa godzinę 40, to jest jeden akt. Sam się dziwię zawsze na końcu, że to już. Też wyzwanie trochę fizyczne jest. Ale to powiedzmy są technikalia, powiedzmy warunek wstępu w ogóle do teatru muzycznego, żeby te kondycje mieć. Ale rzeczywiście coś takiego w tym Tick Tick Boom jest, że tworzy się na ten moment jakaś taka wspólnota. Wydaje mi się, że trzeba się bardzo zacietrzewić, żeby się nie dać porwać i nie dać się zaangażować w to, co my opowiadamy. Do końca roku, z tego co patrzyłam, biletów nie ma, wyprzedały się bardzo szybko, ale w styczniu wracacie, w styczniu macie set. Będziemy grać bardzo długo. Będziecie grać bardzo długo. W każdym miesiącu. To jest Teatr Muzyczny Roma, tam raczej jak spektakl wchodzi na afisz, to dosyć długo się na nim utrzymuje. Tak, będziemy to eksploatować. A powiedzmy teraz trochę o tej wokalnej twojej stronie, czy wspomnieliśmy już o niej a propos płyty, ale też współpracujesz ze studiem Acanthus, czyli znanym w Polsce studiem muzycznym, gdzie wokaliści, artyści też starają się promować musical i ogólnie scenę muzyczną. Ruszacie w dużą trasę w następnym roku. Będziecie też na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Tak. Więc to o tym projekcie. Poproszę. To jest dla mnie w ogóle przełomowy i bardzo ciekawy rok, bo i mój debiut w Romie, i Acanthus. A właśnie, jeśli chodzi o twój debiut. Tak, w Romie, tak. Śmieję się, że z takich dużych teatrów, no to do bingo została mi jeszcze tylko Gdynia i Kapitol we Wrocławiu, a tak to już wszędzie byłem, mniej lub bardziej. Natomiast rzeczywiście tak się złożyło, że w tym roku w te dwa nowe środowiska jakoś wszedłem i super, bo wcześniej albo się nie składało, albo może tytuły nie do końca czułem, że są moje. Dla mnie też
strach przed graniem ciągle tego samego w dużej częstotliwości, tak jak na dużej scenie Romy, był takim czynnikiem, dla którego jeśli bardzo nie musiałem, a szczęśliwie nie musiałem, to unikałeś, odpuszczałem sobie castingi, tak? A tutaj nagle rzeczywiście jestem i bardzo mnie to cieszy. To, myślę, że odpowiednio się to złożyło, że to jest w tym roku, że jestem już po 30, inaczej niż Larson w Tick, Tick, Boom, że mam już troszeczkę ułożone w głowie, co ja muszę, czego nie muszę. On był chwilę przed, ty jesteś chwilę po, więc ta różnica się chyba delikatnie zaciera. Ale jednak jest coś takiego w tej 30, że ta panika przed nie jak się ma do tego spokoju, który jest po. Tak, zgadzam się, tak? Tak, coś takiego jest, że rzeczywiście wybija ta północ w urodziny 30 i myślisz sobie, dobra. Nic się nie kończy, nie, tak, życie trwa, będę nie? Będę robił, co chciał. Nadal jestem młody. Tak, tak. Wracając do Acanthusa. Ja jestem jednak dzieckiem szkoły muzycznej. Na 100 nut ma być zaśpiewanych dobrze 100 nut. Bo ty jesteś po klasie fortepianu czy saksofonu, tak. Więc no dobrze, no trochę tam jazziku można dorzucić, ale jednak mam coś takiego, że pierwszym rzutem w mojej pracy jest zawsze dogłębne poznanie materiału. Tak też bazuje studio Acanthus, Bartek Kozielski, Kasia Kessling, którzy się zajmują przygotowaniem muzycznym i Dorota Kozielska również. Tak. I jestem zachwycony taką pracą. To znaczy czuję, że oni wykonują bardzo dużo na wstępie, mówią mi konkretnie, co mam zrobić, tak technicznie, muzycznie. Okay. Ja to robię, jest zaliczone i przystępujemy do całego nakładania warstw artyzmu. Ja bardzo lubię w ten sposób pracować. Nie jestem ani aktorem, ani wokalistą, który zaczyna od wyrzutu emocji i jakiejś fantazji, a potem zaczyna się zastanawiać, co z tego pozbierać i jak to wyhaftować. Są też tacy i to nie jest ani dobre, ani złe, mój, ani ich system. Nie twoje po prostu. Tak, po prostu ja jestem bardziej takim księgowym w Excelu, jeśli chodzi o mój artyzm. I świetnie mi się skrupulatny to, tak. Jesteś. Musisz się tam, tak każdy kafelek tak musi być tak. W odpowiednim miejscu. I w taki sposób mi się dobrze pracuje. Potem efekty są chyba równie wymierne, jak u tych pozostałych typów aktorów i wokalistów. Nagrałem solówkę, nagrałem zbiorówkę, już studio Acanthus można oglądać w internecie i rzeczywiście ruszamy w trasę. Zawitamy tutaj, o ile pamiętam, 26 marca we wtorek. Jakoś w marcu, tak. Tak. Bardzo się cieszę. Trasa będzie przepiękna, utwory są super. Jesteśmy właśnie w trakcie prób, bo co prawda trasa zaczyna się w marcu, ale próby trwają już. Dzień po premierze Tick, Tick, Boom miałem pierwszą próbę, gdzie wszyscy już znali wszystko na pamięć i to jest niesamowite. To naprawdę grupa stuprocentowych profesjonalistów. Jest spięcie, jest praca, jest przerwa, jest rozluźnienie, jest powrót, jest praca, wszyscy śpiewają wszystko idealnie jak z płyty. Wszystko gra, nie ma żadnego Tick, Tick, Boom, że jest taki, tam tyka zegar. Nie. Jest dobra komunikacja i właśnie no, czysty profesjonalizm każdego, kto jest zaangażowany w ten projekt. Więc myślę, że spokojnie można się wybrać tutaj na koncert Acanthusa i będzie koniecznie. To nieziemski koncert. A co jeszcze jest przed tobą? Co ty byś jeszcze chciał w swoim artystycznym życiu zrobić? Bo już próbowałeś? Z różnych pieców jadłeś chleb i teatru, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nigdy nie mam takich konkretów jakoś zaplanowanych specjalnie, bo to się nie sprawdza. Najgorzej jest o czymś marzyć, o tytule, o spektaklu, o czymś tam, bo często te marzenia się później weryfikują i okazuje się, że jednak trochę zmarnowałem energii na te marzenia, nie były wcale takie fajne. Dużo rzeczy się pojawia przypadkiem lub po prostu, może nie przypadkiem, ale także nie spodziewałem się ich, nie oczekiwałem naturalnie ich, nie rościłem sobie praw do nich. One się pojawiają i to są najfajniejsze rzeczy. Mam oczywiście jakieś tam pomysły i plany na dalszą pracę taką wokalno-studyjno-płytową, bo to jest jakaś taka zamknięta wypowiedź, którą potem mogę dystrybuować i się pod nią podpisywać. Jeśli przystąpię do kolejnego projektu płytowego, to będzie jeszcze bardziej niszowy niestety niż alternatywne musicale. Chciałbym sięgnąć jeszcze głębiej w stronę klasyki i nie śpiewać jej klasycznie, tylko sobie ją odpowiednio poprzeinaczać, tak żeby to była przyjemna płyta do słuchania, prawie że do snu. Ale to tak, na razie jeszcze nie miałem dnia wolnego po premierze Tick, Tick i premierze płyty, żeby w ogóle spróbować objąć rozumem, co się w moim życiu obecnie dzieje. Okay. Jak chwilkę odsapnę, to przystąpię na pewno do kolejnych planów. A to tego życia, tego odetchnięcia od tej takiej zalatanej codzienności, żebyś nazbierał tych sił na kolejne projekty. Dziękujemy za spotkanie, że bardzo znalazłeś dziękuję. Dla nas czas i wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w Białymstoku. Dziękuję. Wesołych świąt. Już tak. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dziękuję. Dzięki.